Dzień dobry. Witam Was drodzy serdecznie w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa w przedostatni piątek pasyjny 26 marca. Dwa wersety, które wyznaczone są na dzisiaj, to wersety z Księgi proroka Jeremiasza i z Objawienia Jana. W Księdze proroka Jeremiasza w drugim rozdziale czytamy: Zasadziłem Cię jako szlachetną winorośl, cały szczep prawdziwy. A jakże mi się zmieniłeś na krzew zwyrodniały, na dziką winorośl. W Objawieniu w drugim rozdziale czytamy: Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. Pierwszy obraz, obraz winnicy, myślę, że doskonale nam wszystkim znany. Winnica w Izraelu była czymś pięknym, czymś wspaniałym. Każdy właściciel chciał być dumny ze swojej winnicy, z owoców, które wydawała. Bóg mówi, że także ma swoją winnicę. Przygotował jej ziemię, przygotował grunt, zasadził dobry szczep, pielęgnował, doglądał. I spodziewał się, że będzie ta winnica wydawała dobre owoce. Ona jednak tych owoców nie wydaje. Bóg skarży się. Jakże się zmieniłaś w krzew zwyrodniały, w dziką winorośl. Nie tak miało być. Nie tego oczekiwałem. Winnica, która nie wydaje winogron, nie wydaje owoców, jest niepotrzebna. Coś trzeba z tym zrobić. Coś trzeba zmienić. Winnica, która nie wydaje dobrych owoców, tak naprawdę jest hańbą dla swojego właściciela. Możemy powiedzieć, że to słowo jest skierowane do Izraelitów. Prorocy wprost mówią, że Bóg przez proroków wprost mówi, że winnicą Pana zastępów jest naród izraelski. Naród, który zapomniał o Bogu, który sprzeniewierzył się Bogu. Bóg jednak oczekuje, że Izrael do Niego wróci, że na nowo będzie wydawał owoce. Na nowo będzie chlubą dla tego, który jest jej właścicielem. Drugie słowo to słowo z Objawienia Jana, z Apokalipsy świętego Jana. Fragment listu, który był skierowany do kościoła w Efezie. Efez to dobrze znane wielkie miasto w Azji Mniejszej. Bardzo religijni ludzie mieszkali w Efezie. Tyle, że oddawali cześć różnym bożkom. Najbardziej znaną była Artemida Efeska. W Efezie mieszkało wielu ludzi, którzy zajmowali się magią, którzy oddawali się czarom. Ale coś się zmieniło, kiedy dotarła do Efezu Ewangelia. Przychodzi apostoł Paweł, głosi Ewangelię, głosi dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie i wiele osób uwierzyło. Wiele zmieniło się w tym mieście. Powstał Kościół, który możemy powiedzieć był chlubą dla tego, który jest głową Kościoła, dla Jezusa Chrystusa. Ten Kościół jest świadectwem i wzorem dla innych kościołów tamtego okręgu. Wielu patrzyło na Kościół w Efezie i mówiło: chcemy, żeby u nas działy się takie rzeczy jak w Efezie. Chcemy być takim samym kościołem jak Kościół Efeski. Tu działały takie osoby jak Akwilla, Pryscylla, Tymoteusz. W Efezie według tradycji ojców Kościoła także mieszkał Jan. Efez, który
stał niejako na świeczniku, który był wzorem, stał się jednak zupełnie inny. Wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się. Pisze Jan z wyspy Patmos, pisze w swoim objawieniu. Nie ma już miłości do Chrystusa, nie ma tej pierwszej miłości. Po latach Jan już tylko z rozrzewnieniem i z łzą w oku pisze do Efezu. Upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej, takie jak dawniej. Bądź znowu wzorem, bądź znowu chlubą Jezusa Chrystusa. Wróć do swojej miłości i zacznij na nowo wydawać dobre owoce. To słowa jedne i drugie pewnego rozżalenia, zdegustowania. Było tak dobrze, było tak wspaniale, a jak jest teraz? I to, drodzy, pytanie, które w czasie pasyjnym możemy i sobie zadać. Jakimi jesteśmy chrześcijanami? Czy ta miłość do Jezusa Chrystusa ciągle w nas żyje? Czy pozostała tą pierwszą i najważniejszą miłością? Czy wydaję dobre owoce? Czy wydaję owoce godne Jezusa Chrystusa, Pana winnicy? Jeśli nie, to trzeba coś zrobić. Trzeba coś naprawić. Jest ku temu czas. Droga powrotna prowadzi bowiem pod krzyż. Pod krzyż w czasie pasyjnym idziemy, do krzyża się zwracamy. Pod krzyżem jest czas i miejsce, aby się odnowić poprzez skruchę, poprzez wyznanie grzechów i poprzez ponowne oddanie się Bogu. Życzę wam refleksji nad sobą, nad swoim życiem, nad owocami, które wydajemy. Czy są one dobre? Czy możemy się nimi chlubić? Jeśli nie, to zatrzymajmy się. Wróćmy do naszej pierwszej miłości. Wszyscy tego potrzebujemy, tych powrotów do Boga. Życzę wam, drodzy, błogosławionego dnia, pełnego rozmyśleń, ale też dnia, w którym będziemy wydawać dobre owoce naszej wiary. Błogosławionego dnia. Amen.